to już drugi raz, kiedy wręczana będzie nagroda podczas Festiwalu Miłosza. Książki nominowane w 2017 roku przez kapitułę Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej to książka Beep Generation Tomasza Bąka, książka Jerzego Kronholda Skok w dal, Tomasza Różyckiego Litery, Marcina Sendeckiego W i Nie dam ci siebie w żadnej postaci Eugeniusza Tkaczyszyna-Deckiego. Obrady jury zdecydowanie nie były burzliwe. Kapituła w ogóle obraduje jakoś tak w miarę zgodnie. Z jednej strony poziom wierszy każdego i u każdego jurora były swoje jakieś przychylności, ale w wielu przypadkach wiele osób z Polski, z zagranicy, z różnych stron zgadzało się to o jakiejś spróbie obiektywności mówię. Z drugiej strony braliśmy pod uwagę nie tylko pojedyncze wiersze, a to jaki tom właśnie udało się komu skonstruować. Z wielką przyjemnością mogę poinformować, że została podpisana wieloletnia umowa z Fundacją Szymborskiej na temat dofinansowania nagrody. Umowa obowiązuje do roku 2020. Na Festiwal Miłosza zapraszamy od 8 do 11 czerwca, a gala Nagrody Szymborskiej odbędzie się w sobotę 10 czerwca wieczorem w Centrum Kongresowym ICE.